Dzień dobry, witam Państwa. Wtorek, jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport o innej niż zazwyczaj porze, ale też temat zupełnie inny niż zazwyczaj. Naszym gościem dzisiaj dobrze Państwu znany dr Przemysław Witkowski, badacz ekstremizmów politycznych, ale też znawca i koneser różnego rodzaju teorii spiskowych. Dzień dobry, witamy w raporcie Złotorowicza. Kłaniam się, dzień dobry. Ja jestem wielkim fanem teorii spiskowych. Nie od dawna moją ulubioną książką jest Bachabu Fuku Umberto Eco, która jest całe poświęcone tym teoriom spiskowym. No ale z kosmitami to jeszcze wiążę się z tym elementem, który mnie interesował jeszcze w serialach i w moim nowym serialu, który chyba już widać, jaki jest. Zresztą widać doskonale, zazdroszczę tego plakatu z Archiwum X. A temat, no plakat zakładam, że wisi tam od dawna, ale pasuje doskonale do tematu naszej rozmowy. Jak Państwo sami widzicie, pochylimy się dzisiaj nad nową sensacją. Trochę ciężko mówić o tym w 100% poważnie, ale trochę musimy zacząć od poważnych faktów. Bo poważne fakty są takie, wiadomo, Amerykanie od dawna badają coś, co fachowo i eufemistycznie nazywają niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi. Chodzi o różnego rodzaju zjawiska, które mogą być też działalnością obcych służb, obcych wywiadów albo zupełnie naturalnymi zjawiskami. Często są to po prostu, jak się okazuje, balony meteorologiczne, co często słyszymy. Natomiast ostatnio trzech byłych wojskowych zeznawało przed Izbą Reprezentantów amerykańskiego kongresu. Dwóch z nich opowiadało bardzo szczegółowo o swoich kontaktach z niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi, które, mówię, można interpretować na wiele różnych sposobów. Natomiast prawdziwą bombę w kongresie spuścił trzeci z wojskowych, David Grusz, były oficer wywiadu sił powietrznych, wprost pod przysięgą w Izbie Reprezentantów zeznał, że Amerykanie jak najbardziej dysponują z upadłym na powierzchni Ziemi statkiem kosmicznym, a nawet zasugerował, że udało się w tym statku znaleźć resztki, czy też może nawet żywych pilotów albo pasażerów. My oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwości tych twierdzeń, no ale uznaliśmy, że to jest dobry pretekst na to, żeby wszystkim zadać pytanie, które ja też stawiam w formacie do tego spotkania. Jakby jak to się dzieje, że znaczy my dwaj nie będziemy ukrywać, jakby fascynujemy się tym bardzo, ale generalnie nie tylko my, no budzi to olbrzymie emocje. Jak to się dzieje, że tak chętnie wierzymy w małe, tu podkreślę jako fan Archiwum X, szare ludziki? Tak, szare, zdecydowanie szare, trzymane w Roswell od 1947 roku. Tak, ale wydaje mi się, że to jest powodów jest kilka. Przede wszystkim powodem jest troszeczkę taki kres wielkich religii. Mam wrażenie, że kiedyś no to pewnie tego typu zdarzenia niewytłumaczalne tłumaczone były cudem, objawieniem się jakiegoś świętego, bądź już samego Jezusa lub też innego z ważnych bogów w różnych dużych lub mniejszych religiach. No mamy do czynienia z jednak laicyzacją coraz bardziej postępującą w wielu krajach i nietłumaczeniem sobie, prawda, takich zdarzeń niewytłumaczalnych właśnie wprost siłą nadprzyrodzoną. No a kosmici są tą siłą, która jak najbardziej teoretycznie mieści się w zakresie nauki. No, nauka szuka tego życia w różnych innych galaktykach, w różnych innych układach. W tej naszej galaktyce szuka gwiazd, które mogą wytwarzać takie warunki jak na Ziemi do powstania życia. No więc w sumie mieści się to w ramach nauki. Nauka jakby zastępuje dwa religie, więc ten kosmita tutaj jest tym takim magicznym łącznikiem, który no jak nie wiem co to jest, to pewnie jest to kosmita. No to jest jedna rzecz. Mam wrażenie, że w ogóle szczególnie takie nasilenia jakby na 90. powiedziałbym takim no niezwykłym, na 80-90. powiedział nasileniem tego typu seriali, filmów, narracji. No mam wrażenie, że to jakby też było właśnie odpowiedzią na kryzys tych takich dużych opowieści politycznych. Czy to jakiegoś tam marksizmu, czy komunizmu radzieckiego, czy w ogóle ten taki moment, w którym po roku 89 w wielu krajach, no to dzisiaj ten pierwszy, jeżeli chodzi o były Związek Radziecki, no to chodziło do gwałtownych przemian gospodarczych, politycznych. No i jakby ten chaos, który tam się wytwarzał, no to był problematyczny do ciężko im się żyje, nie wiedząc dlaczego coś się dzieje. Nie mając żadnego wytłumaczenia, ani żadnego odwołania do jakiejś siły, która by to porządkowała. Kosmici są jakimś wyjściem, można powiedzieć, że ten spisek, który pojawia się w Archiwum X jako główna oś narracyjna, no, jest taką trochę opowieścią zastępczą w czasach, w których jest powiedzmy chaos. Mm-hmm. Nie? Naprawdę jest porządek, bo jest spisek, to kosmici wraz z
ważnymi politykami USA, kontrolują procesy, które dzieją się na świecie i to oni do tego prowadzą. Jest taka teoria spiskowa, naukowa powiedzmy, w tym sensie, że nauki dotycząca, może nie naukowa jako część nauki, bardziej pasująca do czasów, kiedy ta nauka zdobywa, zajmuje miejsce religii. No tak, natomiast jeżeli jesteśmy przy naukowych uzasadnieniach, to tutaj żebyśmy też byli dla porządku. To od czego się odbijamy, te rewelacje, które David Grusz przedstawił, poważni ludzie, by się do nich na poważnie odnieść. Znaczy Amerykanie nigdy nie ukrywają, że różne ich służby prowadzą chociażby poszukiwania dowodów na istnienie w ogóle jakiegokolwiek życia pozaziemskiego. Jest program SETI, wysyła się sondy w kosmos, wysłaliśmy przecież pozdrowienia do ewentualnych mieszkańców innych planet. Już dawno temu szybują one przez przestrzeń kosmiczną, natomiast nikt oficjalnie nie potwierdził tego, co on powiedział. Rozmawialiśmy kiedyś tak prywatnie o tym, że istnieje jeszcze możliwość, że prawda, jest to forma straszenia przeciwnika. Mówienia, zobaczcie, tu już UFO ląduje na naszym terenie, my robimy testy, mamy ich statek kosmiczny, mamy ich technologię, nie zacierajcie z nami. I w tym sensie można nawet specjalnie rozpuszczać tego typu plotki i mówić, że no tak, dysponujemy, tu mamy taką deklarację wprost, a takie plotki mogą być od lat 50. rozsiewane. W tym sensie to też powoduje u przeciwnika przerażenie, że skoro oni mają technologię obcych, no to, czym jest wobec tego moja technologia? Słabsza, gorsza, tak. Tylko ziemska. Tak, ja nie będę ukrywał, że jak usłyszałem to, co się wydarzyło w amerykańskim Senacie, no to się mocno podekscytowałem, bo też jestem wielkim fanem tych różnego rodzaju teorii. Natomiast w pierwszym odruchu mój racjonalny umysł zaczął szukać jakiegoś właśnie racjonalnego wytłumaczenia nie na istnienie obcych, tylko na fakt, że poważny facet o poważnej karierze, podkreślę, że on został przez wiele mediów, które o sprawie pisały, nie tylko światowych, i polskich, wskazany jako, się w Ameryce nazywa ten whistleblower, facet, który wychodzi i ujawnia prawdę o jakimś spisku, czy ujawnia prawdę, znaczy nie tylko facet, to może być też oczywiście kobieta, ujawnia prawdę o jakimś spisku, ujawnia jakieś fakty, że tu państwo widzą te zeznania, które właśnie trwały, to jest jeden z tych emerytowanych oficerów akurat marynarki, a były pilot marynarki wojennej zeznawał przed kongresem. I zastanawiam się, o co może chodzi. I też zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest celowe działanie ze strony amerykańskich służb, żeby postraszyć swoich przeciwników. Tylko zastanawiam się, kogo mieliby straszyć. No, podejrzewam, że Chińczyków. Natomiast prawdziwe jajo by było, gdyby się okazało, że Chińczycy się nie przestraszą, bo mają, wybaczcie, że to powiem, swoje własne UFO w garażu. Swoich własnych szaraków. No tak, to jest najbardziej racjonalna odpowiedź, dlaczego ten człowiek to opowiada. Oczywiście może to być jeszcze kilka innych, ale ta jest taka bardzo racjonalna. Ale te opowieści o UFO w kulturze zachodu też grały czasami inną rolę. To nie zawsze było coś takiego doraźnie używanego, bo weźmy na przykład całą tą opowieść o zbudowaniu wszystkich niezwykłych miejsc na Ziemi przez UFO, którą rozsiewał były szwajcarski hotelarz Erich von Däniken, niezwykle popularny w latach 90. Ja ubolewałem, moja koleżanka była jakiś zjazd ufologiczny w Wrocławiu, w hali stulecia, ja pochodzę z Wrocławia, moja koleżanka zamieściła kiedyś zdjęcie z Erichem von Dänikenem, to ja myślałem, ja nie wiedziałem, że jest na tym ufologicznym zjeździe, poszedł, bo to była, jeżeli ja kiedykolwiek wykazywałem jakieś takie inklinacje religijne, których w życiu nie wykazuję, to mając lat 11 i wierząc święcie, że to kosmici założyli na Ziemi wszelką cywilizację. No ale jak analizowałem to później, no to ma to taki element, powiedziałbym, lekko rasistowski w sobie, albo rasistowski w ogóle. Bo jak patrzmy sobie tak, skoro Denikera w opowieściach, właściwie wszystkie ważne budynki na świecie z historii cywilizacji, czy to są zikuraty w Sumerze, czy piramidy w Egipcie, czy piramidy Majów, albo jakieś wielkie budowle Inków, czy ten rytm naskalny w Nazca, bardzo wiele miejsc poza Europą, a w Europie również, ale poza Europą budowali kosmici w jego mniemaniu, lub też wpływali na budowę kosmici. No to trochę taka opowieść, której ten taki ciemnoskóry, prawda, smagły
Tubylec nie jest w stanie zbudować tego typu budynku. Musi być jakiś kosmita, ten kosmita przylatuje, opiekuje się nim, podaje mu te wszystkie tajemnice, on posłusznie wykonuje jego rozkazy i tylko wtedy jest w stanie wykonać, prawda, swoje budowle majestatyczne, znaczy ogromne znajomość techniki, matematyki. To też nie jest takie bardzo dziwne w kontekście tego, że przednikiem Erika von Denikena jest Robert Charot, taki francuski autor, pseudonim, prawdziwe nazwisko nie pamiętam, ale to był oficer Waffen SS tego francuskiego, chyba Charlemagne, nie pamiętam tego, tej dywizji. No i on te swoje opowieści również w podobny sposób tworzył. I w zasadzie ta cała struktura została troszkę przeniesiona z fantazji również nazistowskich, w której w nazistowskich fantazjach to nie byli kosmici najczęściej, tylko właśnie ci biali Aryjczycy, którzy gdzieś tam po całym świecie budowali te swoje magiczne miejsca, bo miejscowi w domyśle nie byli w stanie intelektualnie temu podołać. To nie są tylko takie tam powieści, ponieważ w SS, czyli w tym takim elitarnym zakonie NSDAP, był Wydział Dziedzictwa Przodków, który specjalnie powołał Reichsführer SS Heinrich Himmler do badania tych takich, powiedzmy, wpływów Germanów w różnych częściach świata. No i wysyłał on ekspedycje do Tybetu, do Ameryki Południowej, do Tihuanaco i te wszystkie opowieści, które widzimy w Indiana Jonesie regularnie, jak on dziecko wyglądał, myślałem, że to jest bajka, ale okazuje się, że całkiem sporo tych nazistów było wysyłanych do różnych miejsc świata, żeby udowodnić, że te wszystkie wspaniałe miejsca zostały zbudowane przez właśnie jakichś Aryjczyków, Germanów, a nie jakichś tam ciemnych karnacji, niewłaściwego pochodzenia, ich zdaniem, tubylców. No i w sumie, patrząc na tę taką opowieść strukturalnie von Denikena o świecie, no to też jest taka trochę opowieść, w której właśnie lokal nie jest zdolny do zbudowania, że musiał przyjść kosmita i mu to powiedzieć. Było też połączenie takiego myślenia w jedno, to znaczy połączenie o Aryjczykach i nazizmu z kosmitami. Był taki chilijski dyplomata, nazista, zdeklarowany Miguel Serrano, który uważał, że no, szukał tego mitycznej jakby miejsca pochodzenia Aryjczyków, no i myślał, że to mityczny kontynent Hyperborea, położony na północnym biegunie, no ale pojawiło się pytanie w tym momencie, a skąd się wzięli ci Aryjczycy na tym w kontynencie Hyperborei? No oczywiście doszedł Serrano do tego wniosku, książkę tym napisał, że z kosmosu. Więc można też dokonać takiej syntezy tych wszystkich teorii kosmicznych. Więc uważam, że one są starsze niż te 50, powiedziałbym, a i pełniły najróżniejsze funkcje w naszej kulturze. No, gdyby się okazało rzeczywiście, że kosmici istnieją i przetują na Ziemię, to przecież to byłoby absolutny cios we wszystkie religie. Która religia? To jest taka mniej więcej cios, jak zadały chrześcijaństwu odkrycie Ameryki. Wywołało to ogromny kryzys, też między innymi protestantyzm powstał jako jeden z takich elementów tego, że no, katolicyzm, czy tam papież nie był w stanie przewidzieć, że jest jeszcze ten kontynent, albo dwa nawet, albo i trzy. Więc okazało się, że nie jest taki nieomylny. No i jak tu się mieszczą ci wszyscy miejscowi w tym planie zbawienia? No ale teraz pytanie powstanie, jak kosmici się mieszczą w planie zbawienia? Czy Jezus, albo Mahomet, albo którykolwiek z wielkich twórców religii mówili cokolwiek o życiu pozaziemskim? Mówili, czy dla nich istnieje niebo, piekło, jak oni to robią, czy oni też tam trafiają, czy spotykają się wszyscy razem, no gdyby taka informacja rzeczywiście padła, to gdyby ona była prawdziwa, to ona by absolutnie zniszczyła wszelkie, moim zdaniem, zorganizowane religie. To byłby taki cios, którym się nie da się podnieść, no bo jak powiedzieć, czy Jezus umarł za szaraków, w sensie tych małych szarych ludzików z Archiwum X, no podejrzewam, że pewnie tak, tylko no, gdzie to jest w Biblii, nie ma, no więc nie, dopóki by coś nakazało, to byłby niezwykły kryzys społeczno-polityczny. Ja też uwielbiam w tym programie oddawać się różnego rodzaju gdybaniom i wyobrażaniom sobie, co by było gdyby, aczkolwiek tutaj się wolałbym nie wchodzić aż na tak daleko idący. Oczywiście jest to fascynujące sobie wyobrazić, natomiast umówmy się, no my, żeby była jasność, no my nie chcemy tu robić programu o tym, kosmici istnieją, są na Ziemi przetrzymywani w hangarze. Jakby obu nas, czego nie jesteśmy w stanie ukryć, fascynują i poruszają te teorie, nie tylko za sprawą Denikena czy z Archiwum X.
Zastanawia mnie zawsze, jak rozmawiamy o teoriach spiskowych, pewien element. I on się znowu, ja będę cały czas wracał, żeby też Państwu przypomnieć, że naprawdę nie rozmawiamy od czapy, tylko mamy bardzo konkretny powód do rozmów o tych fascynujących zjawiskach. Te przesłuchania... Myślę, dlatego, że ludzie w nie wierzą. Tak, że ludzie w nie wierzą, ale jeszcze jedno mnie zastanawia, bo teraz rozmawialiśmy trochę o tych właśnie tych historycznych sprawach, o Denikenie, o tym, jak to kosmici pomagali budować cywilizację. Pan zwraca uwagę na taki rasistowski tego podtekst. Okej, to jest jedna rzecz. Dzisiaj też bardzo popularnym elementem teorii spiskowej, znowu, on się też przewija nawet w wypowiedziach kongresmenów, którzy przesłuchiwali tych wojskowych, jest wiara w niesamowitą sprawczość rządów. Ona, powiem szczerze, jest dla mnie dużo bardziej fascynująca niż w ogóle wiara w kosmitów, bo żeby rzeczywiście był spisek, żeby rzeczywiście kosmici byli gdzieś przetrzymywani w jakiejś strefie w Roswell, strefa 51 przecież tak to się nazywa, no to by oznaczało, że kolejne rządy amerykańskie, amerykańscy prezydenci musieliby być hiperskuteczni w ukrywaniu tego przed nami. Jeżeli cokolwiek wiemy o rządach, to że one nie są hiperskuteczne. Tak. Znaczy pytanie, które w tym tkwi, Mógł się odnieść tego, popatrz na strukturę amerykańskich seriali. Amerykanie kochają seriale medyczne. Dlaczego? Bo usługi medyczne są niezwykle drogie i wiele osobom niedostępne. Amerykanie kochają seriale kryminalne. Tam jest policjant, który jest dzielny, oddany swojej pracy i na końcu poświęca całe swoje życie prywatne, byleby tylko sprawy rozwikłać i przywrócić porządek. Bo przestępczość jest wysoka. I w niektórych miejscach, w Stanach, jest to poważny, bardzo poważny problem. Miło się słucha opowieści, w której, prawda, policja czy lekarz jest tak sprawny, że tą sprawę rozwiąże. Więc jeżeli chodzi o kosmitów, ten sprawny rząd, który mówi, to rzeczywiście to jest taka sytuacja, mamy poczucie, że nasz kraj się trochę sypie, w sensie, oni mają, bo porównają tego, co było wcześniej, Ameryka jest słabsza. Jednocześnie jest wiele procesów, w których oni uważają, że wpływają na Stany. Ale nie tylko na Stany, w ogóle na świat. Finansiści, korporacje, choroby, pandemia. Wszystko to są takie czynniki, powiedziałbym, nieskoordynowane i działające chaotycznie, ale w sposób taki zmieniający kompletnie nasze życia. Więc przyjemnie jest wierzyć w tym teorii spisku, że gdzieś tam jest mózg, który to kontroluje. Nawet jeżeli on jest zły, można z nim walczyć. Stąd te takie wszystkie ruchy typu QAnon, o tak, my to odkryjemy, naprawimy, bo jeżeli wierzą w takim ujęciu, że jeżeli istnieje jakiś porządek, nawet zły, i nawet ten taki piskowy, ale on kontroluje cały ten świat. I wtedy, jeżeli my go odkryjemy, to będziemy w stanie go zastąpić. Ta kontrola zostanie utrzymana, tylko dobrzy wezmą to w swoje ręce. No i ludzie... Często ludzie wierzący w teorie spiskowe to są naprawdę na początku dobrzy ludzie, którzy po prostu pragną, żeby świat był lepszy, że naprawić go jakoś. Kupują prostą odpowiedź i potem ją tak jakby jadą, nie? Więc w tym sensie to jest fantazja spiski o tym, że świat ma jakiś sens, porządek, jest poukładany. To, że kontrolują go źli i oni chcą nam zaszkodzić, to nie szkodzi, bo po prostu świat jest kontrolowalny, jest uporządkowany i my możemy z czasem tą władzę przejąć, obalić tych złych, zastąpić dobrymi. To jest taka trochę naiwna fantazja, że to wszystko jest takie proste, że jak mówisz, że USA jakby są tak silnym państwem, opanowanym przez złych ludzi, ale potrafią ukrywać, mordować i od 50 lat, 40, nie wiadomo ile ludzi, ukrywają tych kosmitów tam od 1947 roku w strefie 51 w Roswell. Dokładnie. I to jest też to, co by też tłumaczyło, dlaczego znowu w tym czasie, teraz, w momencie dziejowym, że się tak wyrażę, w którym jesteśmy obecnie, znowu temat UFO wraca i znowu ktoś wychodzi i opowiada, że UFO istnieje, że Amerykanie mają to UFO, że prowadzą nad nim badania, tylko jakoś
tej technologii ciągle nie widzę, chociaż cholera wie, przepraszam za to słowo, ale... Nic nie wiemy, ukrywają to przed nami. Ukrywają to przed nami, ale też tak naprawdę nie wiemy, na ile chociażby technologia, która zapewnia nam to, że możemy ze sobą rozmawiać na odległość, nie została z tego statku w Roswell wyciągnięta. Czy wszystko można pod to pociągnąć? Natomiast rzeczywiście jest taka potrzeba uporządkowania. Tu padło hasło, od którego nie jesteśmy w stanie uciec, skoro rozmawiamy o współczesnych teoriach spiskowych, czyli QAnon. Jeśli państwo nie wiedzą, to najnowsza wersja QAnonu jest taka, że w ogóle Donald Trump nigdy tych wyborów nie przegrał, tylko cały czas jest tak naprawdę prezydentem Stanów Zjednoczonych, cały czas Stanami Zjednoczonymi rządzi, a ten cały Biden i to wszystko to jest tylko fasada elit, którymi oni ukrywają prawdę. I że dlatego chociażby wojna na Ukrainie tak świetnie idzie, bo Trump cały czas rządzi amerykańską armią. Ale w sensie, że rządzi nią bezpośrednio, czy po prostu jest... Bo ja zatrzymałem się na etapie, przyznaję, pozbawionego władzy w oszukanych wyborach prawdziwego prezydenta. No już teraz uzurpator Biden i bagno waszyngtońskie rządzi. Tak, nie, najnowsza. Jakby ja nie czuję się na siłach, żeby w pełni ją wytłumaczyć, skoro sam też jej nie podzielam. Ale to ja o tym wspomniałem choćby dlatego, bo to pięknie ilustruje to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Że ta wiara w te teorie spiskowe jest odpowiedzią na potrzebę takiego uporządkowanego świata. Znaczy do tego stopnia, że nawet zwolennicy Trumpa wolą wierzyć, że on cały czas rządzi, tylko fakt jego rządów jest przed nami ukrywany, bo to im porządkuje świat. Przecież oni na niego głosowali, przecież większość go wybrała, ale nie chciałbym, żebyśmy o Trumpie dzisiaj rozmawiali, bo tu odkryjemy całą gamę nowych i innych teorii spiskowych, też fascynujących, ale to może na inny temat, bo cały czas mamy ciągle na tapecie tych kosmitów. Jak rozmawialiśmy trochę o takich historycznych analogiach, mi przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz. Mówiliśmy o tym, że duży wzrost był zainteresowania tymi teoriami na przełomie lat 80. i 90. Pierwszy w ogóle taki duży wzrost tych zachowań to były właśnie lata 50., 60. To, co mi się właśnie skojarzyło, zimna wojna. Wtedy był też ten pierwszy oficjalny amerykański projekt badania niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli ten projekt Błękitna Księga. To były lata 52-69, czyli no szczyty zimnej wojny. I zastanawiam się, no wtedy też te teorie różnego rodzaju spiskowe gdzieś nam miały tłumaczyć ten chaos wywołany tym, że w każdej chwili może dojść do konfrontacji nuklearnej mocarstw, że wojna może wybuchnąć w każdej chwili, że świat może zostać zniszczony. No, w warunkach wojny ukraińskiej, Putina, który cały czas grozi atomem i napięć między mocarstwami. Ja nie jestem pierwszy, bo w moim programie wielu ludzi mi mówiło, znaczy jesteśmy w erze nowej zimnej wojny. Więc się zastanawiam, czy fakt, że jesteśmy w etapie nowej zimnej wojny nie sprawia, że znowu wracają zimnowojenne mity o kosmitach. No i tego nam jeszcze brakowało, zagrożenia nuklearnego, które istnieje, wojny za granicami i kosmitów, którzy odwiedzają nas w tej właśnie chwili. Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że każdy okres dużego napięcia politycznego i potencjalnych zagrożeń, niebezpieczeństwa powoduje wśród ludzi lęk, a lęk jest takim głównym elementem, który popycha ludzi do szukania jakichś wyjaśnień tego, co się dzieje, czasem bardzo uproszczonych i skrótowych. No i jakby to jest taka dość pierwotna biologia, no, jest jak powiedzieć tak, pobudzenie i brak pobudzenia komórki. No i jakby przyroda dąży, psychologia też do takiego stanu braku pobudzenia. Jeżeli masz to anxiety, to chcesz je obniżyć. I w tym sensie często dla wielu ludzi takim sposobem jest taka opowieść, która im jakoś porządkuje rzeczywistość. Im bardziej moment w historii, powiedzmy, pełen sprzeczności, niejasności co do przyszłości, co do przyczyn tego, co się dzieje, tym więcej teorii spiskowych. Ja pamiętam początek lat 90. To był w Polsce absolutny wysyp tych teorii spiskowych. Pamiętam takie pisma, nie wiem, czy one wychodzą, czy ja mogę mówić ich nazwy, bo tam Nieznany Świat było takie pismo i ten Nieznany Świat mnie informował i mojego ojca. Mój ojciec był jakimś wielkim czytelnikiem tego pisma. Ja po nim czytałem od różdżkarstwa po kosmitów, od ziołolecznictwa po tajemnicze zwierzęta z Mokelembeme czy tam Nessie. No i ja to doczytywałem po nim, no i wtedy też było jakby, oprócz takich pism, nie jedno pismo, tylko pismo było kilka,
kilka co najmniej, były też ruchy religijne nowe, powstawały w Polsce. Bardzo była wtedy popularna, powiedzmy, koncepcja sekty, gdzie każdy ruch nowy religijny lądował jako w opisie jako sekta, ale rzeczywiście dużo było też takich, powiedzmy, dziwnych podmiotów typu sekta, czy grupa Niebo, czy nie wiem, Himawanti, czy no, jakby tam wrzucano do jednego worka takie rzeczy, dość powiedziałbym, no pira za oko niewinne z jakimiś różnymi dziwnymi grupami. No ale tam też w tym czasie w Stanach na przykład mamy tą słynną sprawę obleżenia Waco i grupy Branch Davidian, gałąź Dawidowa, Davida Koresha, skończyła tragicznie, bo tam wiele osób zginęło, ale w ogóle w Europie, w Polsce i na świecie w tym okresie mamy duży wzrost wiary w różne nowe grupy religijne. Mówię, w Polsce to było dość widoczne, bo w Polsce to przeskoczyło za te osioty, gdzie było, powiedzmy, bardziej w podziemiu mimo wszystko do takiej pełnej legalności. No i jakby półki wypełniły księgarni i kiosków, pisma i książki ze różdżkarstwa, kryształów, aury, jakieś reiki, no wszystkiego, co tam można było znaleźć. No bardzo dużo. No ja teraz w zasadzie aktualnie widzę taką kolejną falę. Ja bym powiedział, że w Polsce to dodatkowo jeszcze jakby wzmocnione aktualnie tym, że no, Kościół katolicki przeżywa poważny kryzys związany z tym, że no, wiele osób z młodego pokolenia nie odnajduje się w Kościele katolickim, zaczyna jakieś własne poszukiwania religijne lub w ogóle twierdzi, że nie ma nic wspólnego z tą religią. No i całkiem sporo pojawia się takich grup, które no, kiedyś można by nazwać new age'owymi. No i to jest jakby trochę też nowe, tak jakby może powrót do lat 90., ale tak jakby kontynuacja tej sinusoidy, że to, co wtedy było z racji transformacji ustrojowej, z racji, prawda, upadku Związku Radzieckiego, takim falą ludzie tłumaczyli, jak jakoś na swój sposób, w mniejszych grupkach, może dziwnych czasami, jak jest. Też ci kosmici tam grali dość istotną rolę. Już mówię, tego Archiwum X było takim raczej dokończeniem tego procesu, bo ja bym powiedział, raczej końcówka 80., początek 90. są taki ufologiczny pik, a potem to już było tak jakby ten dojrzały owoc zerwany w kulturze masowej i, prawda, skonsumowany przez widzów. No i teraz kolejny taki trudny moment, czy Unia Europejska będzie istniała, czy nie będzie istniała, czy będzie wojna między USA a Chinami, mamy już wojnę, prawda, Rosja-Ukraina, ale czy NATO się w to włączy, czy jaki będzie przyszły następny 5 lat ludzkości, czy będzie nowa pandemia, a jeżeli tak, to jaka, czy będzie bardziej śmiertelna. To są wszystko w ciągu ostatnich kilku lat bardzo duże wydarzenia, bardzo zmieniające perspektywę wydarzenia. No i kosmici tutaj to już jest, powiedzmy, podniesienie tego do poziomu ciężkiego do, prawda, przyswojenia szybko. Ale wydaje mi się, że sama mityczna postać kosmity tutaj jest jakąś formą odpowiedzi na ten chaos trochę dla wielu ludzi. Nie rozumieją, co się dzieje, szukają jakichś spiskowych koncepcji. No i jedną z nich jest to, że tutaj mamy jakiś właśnie... No to jest taka optymistyczna, jak już wcześniej uzgodniliśmy, teoria spiskowa, że rząd jest amerykański, jest tak silny, że od wielu lat konsumuje technologię obcych i tak sprawnie kontroluje do niej dostęp, że nikt nie wie, dopiero ten biedny tutaj oficer, nie pamiętam, czy wywiadu, czy kontrwywiadu, czy... Wywiad sił powietrznych. Tak, wywiad sił powietrznych, wywiadu wojskowego, wyznał to przed komisją, połączoną komisją Kongresu i Senatu, czy tylko... Nie, to izba, tylko izba reprezentantów w tym wypadku, ale to jest... Chyba nie wzięto go zbyt poważnie, skoro tylko i wyłącznie te wyznania uczyła... Znaczy, dodajmy też, wzięto go właśnie zaskakująco poważnie, skoro żebyśmy znowu jeszcze przypomnieli trochę o jakby kulisach naszej rozmowy, wzięto go bardzo poważnie. No mówię, to teksty o tym powstało już kilka, chociażby sam New York Times napisał dosyć spory, to mówię, znowu mówimy o dużej, w sumie największa amerykańska gazeta, napisała spory bardzo artykuł na temat tego człowieka. Zresztą państwo mogą go w każdej chwili przegooglać. David Grusz, kim on był, co robił. Jakby wiele rzeczy, jakby to, co jest nowością w jego narracji, bo to, że się pojawia facet
albo kobieta, że pojawia się ktoś, kto twierdzi, że w Roswell rozbił się statek kosmiczny, że udało się odratować te szczątki, że udało się wyciągnąć z niego szczątki pilota, że prowadzi się na tym badania, te słynne fejkowe ujęcia tej sekcji zwłok i tak dalej. To wszystko już krąży od dawna, to nie jest żadna nowa nowość. Prawdziwą nowością w tej sytuacji jest to, że nigdy nie opowiadał tego typu rzeczy człowiek o tak dużym poziomie wiarygodności. Wiele rzeczy, które on opowiedział na swój temat, które zeznał na swój temat, udało się dziennikarzom, i to poważnym dziennikarzom New York Timesa, potwierdzić, i to, że istnieją nawet ślady papierowe potwierdzające nie to, co on opowiedział o kosmitach, ale to, co opowiedział na swój temat. Tylko znowu, no to może budzić, skoro jesteśmy przy teoriach spiskowych, ja jednak zostanę przy swojej najbardziej racjonalnej, co może budzić podejrzenie, że on celowo realizuje zadania wyznaczone mu przez wywiad amerykański i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd. Pytanie, po co? No tak jak rozmawialiśmy też, zresztą to nie jest moja teoria, to też widziałem, jak różni poważni ludzie próbowali wytłumaczyć, jak to się stało, że on przed tym przed tą Izbą Reprezentantów wystąpił i pod przysięgą zeznał to, co zeznał, że być może po prostu wywiad chce mydlić oczy Chińczykom i ich przestraszyć, że słuchajcie, nie zadzierajcie z nami, bo mamy kosmiczną technologię. Inna sprawa jest taka, no Ameryka z przerażeniem obserwowała, jak chiński balon latał nad jej przestrzenią powietrzną i długo nic się nim nie dało zrobić. Być może znowu wywiad przygotowuje Amerykanów na kolejne próby wtargnięcia w ich przestrzeń publiczną przez ich przestrzeń powietrzną przez obce służby i chce im dać jakąś taką zabawniejszą, przyjemniejszą wersję. No bo to by było już, to jest jednak dla Ameryki kompromitujące, że Chiny są w stanie bez problemu wysłać nad nią swoje samoloty szpiegowskie. Powiem ci jeszcze jedną rzecz. W teoriach spiskowych pomija się najczęściej jedno z podstawowych zasad filozofii, czyli brzytwę Okhama. O, mnoży się byty ponad miarę. Ta brzytwa Okhama mówi mniej więcej tak skrótowo, że nie należy, jeżeli to nie jest konieczne, dokładać do układanki nowych elementów, tylko wytłumaczyć to jak najprostszymi sposobami, ponieważ unika się wtedy szansy na błąd. No i powiedzmy sobie szczerze, że ów oficer może być osobą w kryzysie zdrowia psychicznego, jakieś załamanie, spożywanie jakichś substancji, które wywarły na jego umysł ten, a nie inny wpływ, że w takim sytuacji no, pod przysięgą w kongresie, czy tam pod komisji kongresu zeznaje tego typu rzeczy. No, gdyby to wszyscy wzięli bardzo na poważnie, no to byśmy mieli dużo większy kryzys, no chyba, że już wszyscy są w tym bagnie, republikanie, demokraci, David Trump, Joe Biden, armia, New York Times i wszyscy no jakby chcą ukryć, ale New York Times nie chce ukryć, ale twoja teoria jest niezwykle racjonalna i powiedziałbym, że ja bym się do niej przychylał, gdybym miał być pytany na poważnie, co sądzę, ale wziąłbym pod uwagę też to, że biedny człowiek może mieć właśnie jakiś naprawdę ciężki okres w życiu i to też może być przyczyną jego opowieści. No tak jak ustaliśmy, no nie spotkaliśmy się po to, żeby ustalić we dwóch, nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego opowieści. Tym bardziej, że znowu, żeby potwierdzić, on dopytywany przez kongresmenów, czy widział na własne oczy te ufolutki, stwierdził, że nie, ale słyszał od wiarygodnych ludzi i jest w stanie przedstawić kongresowi listę tych ludzi, którzy mu o tym opowiedzieli. No Amerykanie zapowiedzieli kolejne przesłuchania, zapowiedzieli kolejne badania. My to na pewno będziemy z fascynacją obserwować. Tak jak mówię, no nie spotkaliśmy się po to, żeby ustalić na ile... To możemy jeszcze dać jakiś inny zakres społeczny. Możemy to być odciąganie uwagi od tematu A tematem B. Ciągnięcie tematu kosmitów, no na pewno wiele osób zainteresuje, szczególnie osoby o spiskowym rodzaju myślenia o świecie lub też już wcześniej zainteresowane kosmitami. Jest to niewątpliwie, no, siedzimy tutaj w Polsce, odlegli daleko od USA, nie mając to wpływu, ale rozmawiamy od dłuższego czasu, tak wiesz, czy Amerykanie, czy nie. Mają tych kosmitów, czy ich nie mają. Więc w tym sensie zajęło to naszą uwagę. Sprawiło, że jesteśmy zaangażowani. Ten zasób czasu i energii poświęcamy na opowieść o tym właśnie. Więc wiesz, no to ja może też być odciąganie uwagi. Operacja fałszywej flagi. Jeśli tak jest, to ja jestem odpowiedzialny, no bo to ja wymyśliłem, żebyśmy się spotkali i o tym porozmawiali. Jestem za to stuprocentowo odpowiedzialny. Ty,
Ty zapytałeś, ja się zgodziłem, mogłem powiedzieć, panie, nie zwracaj mi głowy, ale zafascynowany od dzieciństwa ideą kosmitów, z chęcią mówię, tak, porozmawiajmy. No więc żeby to mi podaje po prostu kolejne możliwe, jakby racjonalne, niekosmiczne wytłumaczenia tej sytuacji. Ale to, co najbardziej chciałem, żeby wybrzmiało w tej rozmowie, to właśnie to skąd i dlaczego. I to tłumaczenie, które przedstawiłeś, jest bardzo, racjonalne i sensowne. Czy potrzebujemy, żyjemy w świecie olbrzymich niepokojów, olbrzymich napięć, olbrzymich stresów. Potrzebujemy jakiegoś uporządkowania. I trochę niewyjaśniony dla mnie sposób wiara w kosmitów daje to nam. Mówię nam, bo ja nie będę ukrywał, że nie jestem w tej sprawie głębokim sceptykiem, chociaż staram się być racjonalny, ale zawsze też fascynowanie, ta wizja rządu, który tu położył łapy na kosmicznej technologii. Tylko teraz się dowiedziałem od ciebie, że fascynowało mnie to dlatego, że gdzieś w głębi serca po prostu chcę żyć w świecie uporządkowanym, w którym rząd jest zdolny do rzeczywiście prowadzenia takiej operacji. Ale wiesz, wszyscy chcemy. To nie jest tak, że żyjąc w takim lesie rzeczy, silver rerum, w którym nic nie jest uporządkowane, świat jest chaotyczny, to jest przerażający świat. Mózg człowieka generalnie dąży do wytwarzania pewnych schematów, zrozumienia schematów działania. Ponieważ jak ten schemat się wytworzy w mózgu, te wiązania się utworzą, to dużo mniej energii zużywa się na wykonywanie czegoś. I nie ma tego poczucia niepokoju, tego anxiety, to nazwijmy. To jest jak ze szczurami, które szukają drogi w labiryncie i jeżeli mają ten ewidenc stały i wiedzą, że na końcu otrzymają jakiś pokarm, to bardzo szybko się uczą tej drogi i ta droga jest dla nich wygodna. I w tym sensie gratyfikacją tutaj jest spokój. Myślę, aha, to ma jakiś sens. Bo wiesz, dla wielu ludzi takim powiedzią jest była religia. No ale skoro społeczeństwo się laicyzuje i spada jakby ta możliwość wyjaśniania świata przez religię, no ludzie nie tak bardzo są temu skłonni, to szukają innych rzeczy. To się często mówiło o Czechach, że Czesi to jest taki naród ateistów, ale jak się zbada dokładnie, co tam Czesi wierzą, to oni są, oni może nie wierzą w jakieś tam religie, prawda, zorganizowane, katolicyzm, jakieś ewangelickie wersje protestantyzmu, no tam trochę oczywiście jest, ale nie tak dużo wcale, ale bardzo dużo osób wierzy w UFO, albo w jakąś energię, albo w reinkarnację, więc po prostu ta wiara jest ludziom potrzebna, żeby ich uspokoić wszystkim. Jakby ktoś pozostawał dłuższy okres czasu w takim nihilistycznym stanowisku wobec rzeczywistości, że nic nie ma sensu, do niczego to nie prowadzi, to mógłbyś popaść w ciężką depresję. Jakby ludzie, którzy wierzą w jakieś opowieści o świecie, że to wszystko ma jakiś sens jakikolwiek, paradoksalnie są zdrowsi psychicznie w tym departamencie depresja i takie poczucie braku sensu, takie właśnie tego typu. Bo oczywiście mogą być inne jakieś tam lekko psychotyczne rzeczy, wyobrażają sobie, których nie do końca istnieją, no ale jak widać po religiach świata, to wszyscy mogą sobie wyobrażać coś, na co nie mają dowodów i czuć się z tym świetnie, że jest ktoś, kto się nie opiekuje, czy tam Bóg, czy jakieś bogowie, wszystko jedno. Więc to jest taka umiejętność, która moim zdaniem jest adaptacyjna dla człowieka. Znaczy, jakby jak nic nie wierzy, to mu jest naprawdę smutno i ciężko. I w tym sensie wiara w kosmitów jest, podejrzewam, zapewniająca więcej komfortu w życiu niż zupełny brak wiary w cokolwiek. No nie da się to dziwić, że jako generacja skończyliśmy wszyscy na psychoterapii. W sensie bardzo wiele osób, jeżeli ich stać, mają tego świadomość, udaje się na tę terapię i tam długo rozwiązuje swoje problemy. Pewnie też dlatego, że już nie mogą się odwołać do jakiegoś takiego stabilnego, trwałego systemu wartości. Muszą sobie sami dzień po dniu definiować, jak żyć w relacji z innymi ludźmi. Więc w tym sensie, czy to kosmici to będą, czy to będzie, oczywiście ja uważam, że chyba lepiej pójść na terapię niż wierzyć kosmitów, tak. No ale powiedzmy, żeby to było jasno powiedziane, ale powiedzmy, że to są wszystko różnego rodzaju stopnie radzenia sobie z tym, że świat jest trudny, ciężki, skomplikowany, chaotyczny, a my nie mamy w nim ścieżki i po prostu musimy jakąś sobie znaleźć. I taka wiara w teorie spiskowe, czy to czy kosmitów, czy niedotyczące, jest jakąś formą radzenia sobie z światem, w którym nie ma odpowiedzi.
Dokładnie, więc my możemy jakby ten, ja osobiście optymistyczny element, jaki wyciągam z tej rozmowy, to jest wiara w to, jeżeli Joe Biden i jego administracja dysponują technologią spoza tego świata, jeszcze są w stanie to skutecznie ukrywać, to tym bardziej będą w stanie pomóc Ukraińcom wygrać wojnę z Rosjanami, za co przecież od zawsze i od początku tego programu trzymam kciuki. Doktor Przemysław Witkowski, badacz ekstremizmów politycznych, o czym było, badacz teorii spiskowych, o czym było, to zawsze przyjemność gościć Cię w programie. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas dla mnie i dla moich widzów. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję też Państwu za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia, do zobaczenia. A Państwu dziękuję za to, że zdecydowaliście się oglądać tak nietypowy i dziwaczny program. Jutro wracamy już na nasze normalne tory, na front, na wojnę. Trochę będzie o służbach specjalnych. Jak dobrze pójdzie, będzie też o polityce, bo szykuję dla Państwa jutro dwie rozmowy. Mam nadzieję, że obie wypalą, więc bądźcie z nami. Śledźcie nasz kanał na YouTubie, subskrybujcie, żeby dostawać powiadomienia o naszych kolejnych filmach. No i do zobaczenia.